Karol, jaki jest dzisiaj dzień? Dziś jest niedziela, 8 dzień lipca 2018 roku. Wracamy z Coast to Coast po bardzo długiej przerwie. Ja nazywam się Karol Nicarz, a ze mną są, już słyszeliście jednego z nich, Piotrek Zarychta. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiek Uzdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Woźny. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Off-season w NBA, a więc wracamy też z podcastem, aby zrekapitulować to, co do tej pory działo się i w czerwcu, pod koniec czerwca, i w tym pierwszym tygodniu lipca. I żeby tak nie przedłużać, Piotrek, zacznijmy od ciebie. Podstawowe pytanie, które myślę, że można sobie zadać. Jaki wpływ na drużynę Minnesoty będzie miało podpisanie Antonego Tolivera? Myślę, że to była kluczowa wiadomość tego off-season. Tak mi się wydaje, tak jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że to pierwszy temat, który trzeba poruszyć. Było coś Nie, no, ważniejszego? wiesz, wydaje mi się, że to jest kluczowy transfer w kierunku tego, żeby zatrzymać Jimmy'ego Butlera, który coś mówił, że chce grać ze swoimi kumplami. Między innymi wymienił Kyriego Irvinga, ale ponoć po korytarzach NBA snuje się informacja, że bez Antonego Tolivera to on nie chce nigdzie grać i dlatego Tom Thibodeau go wziął. Więc ja bym tutaj stawiał, że to jest ten główny powód. Więc bez Nie. Tolivera nie ma Butlera. Ja myślę, że ten temat jest tak szeroki. Co prawda, Piotrek, do Los Angeles przeniósł się taki gość, który dobrze gra w koszykówkę. I z nas tutaj nagrywających chyba tylko ty jesteś ojcem. Dobrze mówię, czy coś, czy mi się wydaje? Czy ktoś ma? Nic się Aż nie tyle się zmieniło. chyba nie zmieniło. Aż tyle się nie zmieniło. Nie, tyle się nie zmieniło. I Piotrek, czy tą decyzję LeBrona, jak ty odczytujesz w pierwszej kolejności? Czy to jest sport, czy to jest biznes, czy to jest właśnie ojciec pod tym względem? Przeniesienie się do Los Angeles, bo o sportowych aspektach będziemy rozmawiać, ale tutaj nie one chyba były takim podstawowym aspektem tej decyzji. Tak jakby się wydawało bynajmniej. Ja myślę, że jeszcze inna. Święty spokój. Święty spokój związany z tym, że trzeba spełniać te wszystkie obietnice, wszystkie oczekiwania związane z tym, że to jest przecież nasz pierworodny z naszego Ohio, swoją drogą konkretnej dziury, bo byłem w tym roku w Ohio i no, ja bym to rozważał w perspektywie tego, że on po prostu chciał trochę świętego spokoju, chciał złapać oddechu. Oczywiście mówimy o Los Angeles Lakers, tak, i wiadomo, jakie będą od razu oczekiwania, ale wydaje mi się, że chciał też trochę wyrwać się od Dana Gilberta, bo wiadomo, że panom było nie po drodze. No i dlaczego Lakers? No po pierwsze dlatego, że on ma tam chyba miał swój dom już tam, że tam syna chciał zapisać do szkoły średniej. Także te wszystkie rzeczy gdzieś tam się złożyły na to. Wydaje mi się, że ciężko będzie nam kiedykolwiek się dowiedzieć, ile procent było dla rodziny, ile procent było dla świętego spokoju, ile było pod kątem biznesowym, a ile pod kątem typowo sportowym. Więc ja myślę, że LeBron chciał po prostu pewne rzeczy zakończyć, tak? Odciąć się już od tego wszystkiego, co było dotychczas i no i zmierzać ku końcowi swojej kariery. A też 4-letni kontrakt to się idealnie wpisuje to, że jako niezastrzeżony wolny agent będzie mógł pójść do każdej drużyny akurat w momencie, kiedy jego syn będzie w wieku gracza, który może się do NBA dostać On ma chyba draftu. 14 lat, ten syn, nie? To jeszcze Jakoś trochę. tak. Natomiast no, tutaj jedna rzecz, pokrzyżować może mu plany ewentualna zmiana przepisów, że zawodnicy mieliby drugi dodatkowy rok jeszcze spędzać w NCAA, co może być trochę problemem No tak, jak ktoś ma dla 39 LeBrona. czy 40 lat, to już ta różnica jest. A Łukasz, pod względem sportowym, no wraca nam Los Angeles Lakers na mapę NBA, bo ktokolwiek by tam grał, ktokolwiek by nie grał, ważne, że jest LeBron, to drużyna na pewno jest playoffowa, więc pod względem sportowym, no to przynajmniej pod tym aspektem fani Lakers i chyba nie tylko mogą się teoretycznie cieszyć, że tak się stało. Czy nie do końca? Cieszyć na pewno się mogą, bo w tym momencie to wydaje się, że właśnie tak jak powiedziałeś, oznacza tyle, że te playoffy wrócą w końcu do Los Angeles. Ten trzon, jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, to powiedzmy, że jestem dosyć optymistycznie nastawiony co do tego, bo powiedzmy, że jestem mniejszym lub większym fanem Lonzo Balla, Ingrama, Josha Harta, czy tego, o kim jeszcze pewnie zapomniałem. Natomiast tutaj, no. To będzie ciekawa drużyna do oglądania. Wszystkie mecze, powiedzmy, będą miały jakąś taką większą lub mniejszą historię właśnie ze względu na tych młodych zawodników i samego LeBrona, plus tych weteranów, którzy doszli w międzyczasie, jak Rondo, Stevenson,
JaVale McGee, czyli to też takie elementy, powiedzmy, humorystyczne będą tutaj towarzyszyły Los Angeles. Z tego względu wydaje mi się, że Los Angeles wraca na mapę, powiedzmy, tutaj NBA. I też to jest dobra wiadomość pod tym kątem, że jednak zawsze tutaj te... No dobrze, jeżeli te wielkie rynki, jak Los Angeles, Nowy Jork, mają taką drużynę, powiedzmy, która ma znaczenie, bo te mecze tam się po prostu fajnie ogląda. Nawet jeżeli kibicujesz przeciwko nim, to mimo wszystko fajnie jest mieć taką drużynę, do której będzie się dożyło się, żeby ją pokonać. No, czy ty, Krzysiek, jesteś podekscytowany taką kombinacją LeBron, Rondo, Lance Stevenson, JaVale i wysoka wypłata KCP do tego? Czy według ciebie to zadziała i czy to jest takie ekscytujące dla ciebie? Bo to nie jest typowe budowanie na dzisiaj, bo żaden z nich nie jest jakimś superstrzelcem. Całkiem ekscytujące jest dla mnie połączenie LeBrona z Rajonem Rondo, ale to będzie bardziej ekscytujące w playoffach pewnie, bo Rondo już od kilku lat ten sezon zasadniczy ma trochę gorszy niż kwiecień, maj. Wydaje mi się, że Magic Johnson chciał LeBrona otoczyć ludźmi, którzy są uznawani, którzy wydają się być na pierwszy rzut oka niezłymi obrońcami w tej lidze. I wydaje mi się, że stąd te wszystkie transfery Rondo, Lensa, JaVale'a McGee nawet. Problem polega tylko na tym, że oni wcale nie są takimi świetnymi obrońcami, a może już nie są tak świetnymi obrońcami. I się zastanawiam, czy Lakers trochę mimo wszystko nie przesadzili w tych rocznych kontraktach, trochę głupich rocznych kontraktach, czy rzeczywiście, w ogóle w pewnej chwili pomyślałem sobie nawet o tym, czy oni są takim pewniakiem do zrobienia playoffów na zachodzie, bo wcale bym się nie zdziwił, jeśli oni nie zajmą miejsca w top 3, tylko 6-7. Z LeBronem. 6-7. Nie, z LeBronem to... Zależy też, jak LeBron będzie grał, w sensie... Ale przed nimi będą Memphis Grizzlies, tak? Z Jarenem Jacksonem, który będzie nowym MVP ligi w swoim pierwszym sezonie. I widzę taką szansę. Widzę taką Doczekał szansę. Doczekał się. Doczekał się po tylu szansę. Latach. Widzę taką szansę. Ale Piotrek, na pewno jedno, co będzie można powiedzieć o tej drużynie, jeżeli ona będzie w takim kształcie, bo przecież jeszcze wisi gdzieś Kawhi Leonard sobie, nie wiadomo, co z nim będzie i różnie to może być, ale na pewno charakteru tej drużyny nie będzie brakować. Ta drużyna, nawet gdyby wyjąć LeBrona, to trochę tych jaj i charakteru powinno mieć, taka płciowa być, bo o Cleveland tego Cavaliers w zeszłym roku nie można było powiedzieć. To przynajmniej to na pewno jest. I to właśnie jest jeden z argumentów, który podobno się gdzieś tam przewija, że czytałem chyba od Ramony Shelburne z ESPN taką informację, że podczas rozmowy LeBrona z Magiciem Johnsonem właśnie został poruszony ten temat, żeby było więcej zawodników, którzy są w stanie wziąć na siebie ciężar gry, wziąć w stanie na siebie rozgrywanie piłki, tak, i niekoniecznie, żeby to byli gracze młodzi, tak, stąd właśnie Rondo, stąd Stevenson, czyli goście, którzy będą mogli zająć się przeprowadzaniem piłki, rozegraniem piłki, a LeBron będzie na przykład gdzieś tam blisko kosza się ustawiał i grał jeden na jeden tyłem do kosza, tak żeby zdjąć trochę obowiązków z LeBrona i żeby skupić się nawet nie na samym rzucaniu za trzy punkty, bo powiedzmy sobie wprost, ten eksperyment w Cleveland Cavaliers wypalił raz, kiedy oni zdobyli mistrzostwo, ale to też musiały zaistnieć wyjątkowe okoliczności, czyli zawieszenie Draymonda Greena i tak dalej. I tutaj mają Lakers ponoć iść w kierunku gry bardziej inside, jeszcze bardziej w stronę kosza, dużo, dużo grania właśnie blisko obręczy, stąd też takie, a nie inne ruchy. A wydaje mi się, że wzięcie tych wszystkich zawodników na roczne kontrakty to oczywiście gdzieś tam ich blokuje w tej chwili, ale ułatwia przyszły rok, tak? Kiedy w przyszłym roku ponownie mogą stanąć do walki o wolnych, chociażby właśnie o Kawhia Leonarda, nie poświęcając nic, co na przykład chcieliby w tej chwili od nich wyjąć San Antonio Spurs. No, bo nawet po podpisaniu tylu tych kontraktów, no Lakers mieli dużo cap space'u, więc oni podatków nie będą płacić i na przyszłe lato mogą się jak najbardziej szykować. Oczywiście jak będzie jakaś opcja, Piotrek, ty byś, jeżeli na przykład San Antonio chciałoby rzeczywiście Leonarda jako, się pozbyć już teraz, że tak brzydko powiem, Czy brałbyś Leonarda teraz, ale musiałbyś oddać na pewno Ingrama? I czy
byłbyś skory, żeby, nie wiem, oddać Ingrama, Kuzmę albo właśnie nie wiem, kogo oni mają wartościowego jeszcze w swoim składzie, szczerze mówiąc. No Lonzo, tak? Za Kawhia Leonarda już teraz. Czy jednak, patrząc na długość kontraktu LeBrona, na spokojnie? Ja myślę, że LeBron dał tam jasne błogosławieństwo. Słuchajcie, nie musimy wygrywać teraz. W związku z czym z punktu widzenia Lakers jedyne, co bym oferował do San Antonio w tej chwili, to kontrakt Luola Denga i jakieś wybory w drugich rundach draftu. Teoretycznie zawsze możesz się powołać, że nie wiadomo, w jakim stanie zdrowia jest Leonard. Miał cały sezon poza grą i nie wiemy, czy rzeczywiście jest zdrowy, czy kiedykolwiek wróci na taki poziom, więc dlaczego mamy ryzykować? Tym bardziej, że jest gościem, który za rok będzie do wzięcia za darmo. Więc w tym momencie, choć dobrze życzyłem bardzo zawsze San Antonio Spurs, no to są na straconej pozycji, jeśli chodzi o negocjacje z kimkolwiek, nie tylko z Lakersami. No, mi się wydaje, że Lakers muszą jednak trochę mocniej wyjść po Kawhia, bo jakieś mam trochę dziwne przeczucie, że wmieszać się mogą im w to wszystko Philadelphia 76ers, z którymi pewnie Spurs woleliby nawet handlować w temacie Kawhia, którzy też mają tam jakieś asety, które mogą wysłać do Los Angeles i po roku w Filadelfii, która też jest przecież dużym rynkiem, no nie zdziwię się, jeśli Kawhi by tam został, bo też wydaje mi się, że choć przez ostatnie te kilka miesięcy zrobił sobie bardzo dużą krzywdę, jeśli chodzi o, bo właściwie to jego wujek chyba mu robi dużą krzywdę, jeśli chodzi o popularność i lubienie ze strony wszystkich fanów koszykówki, to wydaje mi się, że już za rok Kawhi nie będzie chciał przeżywać tego drugi raz. I jeśli on trafi do takiej Filadelfii, to nie zdziwię się, gdy zrobi takiego Paula George'a i w tej Filadelfii zostanie już na dłużej, żeby mieć ten święty spokój. I tu wydaje mi się, że Lakers nie powinni dopuścić do takiej sytuacji, tylko no już jeśli mogą zdobyć gościa, który ma, ile ma Kawhi, 26 lat? 91 rocznik. No czyli który jest już sprawdzony i jeśli musieliby za to poświęcić Brandona Ingrama, który okej, potencjał jego jest fajny i może zostać naprawdę świetnym graczem koszykówki, ale wydaje mi się, że jeśli możesz mieć takiego gościa jak Kawhi Leonard, to powinieneś robić wszystko, żeby ten Kawhi Leonard... A czy Łukasz oddałbyś obydwu, na przykład Lonzo i Brandona, czy byś... próbował, żeby jeden z dwójki został. Znaczy właśnie pytanie tutaj, ile chciałoby się oddać, bo też wydaje mi się, że gdzieś w pewnym momencie przydałoby się taką granicę postawić. Wiecie co, jeżeli bym powiedział tak, oddałbym, gdybym miał robić taki deal, no to powiedzmy, oddałbym jednego z dwójki Lonzo Ingram, Kuzmę i ewentualnie jeszcze jakiś pik na pewno, ale jeżeli gdybym Spurs powiedzieli, znaczy oczekiwaliby tutaj i wymagali właściwie oddania, powiedzmy, tego całego młodego trzonu Lakersów za jeden rok Kawhia Leonarda, który prawdopodobnie wtedy podpisał to przedłużenie, no to kurczę, bym się mocno zastanowił. Powiedziałbym na takie raczej nie. Gdzieś te granice przydałoby się tutaj postawić i oddanie, powiedzmy, tych trzech zawodników jak Lonzo, Kuzma i Ingram, to może być za dużo w tym przypadku. Dużo też zależy, tak jak mówiliśmy. Stan zdrowia. Jak to rzeczywiście z Kawhiem jest, czy on na pewno jest zdrowy, to cała tajemnica. A to nie jest, nie wiem, czy to nie jest też tak, że on chyba się leczył, znalazł jakiegoś lekarza, który jest lekarzem Philadelphia 76ers właśnie. Więc oni mają akurat bardzo dobre informacje na temat jego zdrowia i jeśli tam wysłaliby jakiegoś Dario Saricia z Robertem Covingtonem, no to wiadomo, to nie jest tak dobra paczka jak to, co mogą wysłać Lakers, no ale Spurs są w stanie wysłać tego Sixers. Ale po pierwsze Spurs grają na nosie wtedy Lakers, bo nie wzmacniają jednego ze swoich rywali od wielu, wielu lat. Po drugie wysyłają gościa na drugą półkulę, tak? Na drugą połowę NBA, grają z nim tylko dwa razy na sezon. Do finałów prawdopodobnie Spurs Sixers w najbliższym czasie nie dojdzie, więc tu mają pod tym kątem też są rozgrzeszeni. Oczywiście, ja wam szczerze powiem, ja bym chciał zobaczyć Kawhia Leonarda w Filadelfii, bo jestem fanem tej drużyny, ale no... Sądzę wciąż, że to nie jest jeszcze, może tak, wydaje mi się, że Dario Saric nie jest wart poświęcenia Kawhia Leonarda, do Kawhia Leonarda, którego mogą stracić co rok,
porównując to oczywiście do sytuacji, czy Brandona Ingrama. Bo pamiętajcie, jeżeli rzeczywiście Leonard powiedział, że chce do Lakers, no to inwestycja Ingrama jest obarczona dużo mniejszym ryzykiem dla Lakers niż inwestycja Saricia dla Sixers. Tak ja to przynajmniej widzę. Dlatego mam wrażenie, że tu Sixers muszą być ostrożni i niekoniecznie muszą chcieć oddać Saricia. Znaczy tutaj to może być, wydaje mi się, że jeżeli chodzi tak o oddanie Saricia Covingtona i główną tutaj powiedzmy znowu tą granicą byłoby oddanie Markela Fultza. Wydaje mi się, że właśnie o niego by tutaj się rozchodziło, czy Sixers będą gotowi, żeby go oddać po takim sezonie, jaki miał. Natomiast też w przypadku, gdyby w ogóle doszło do tej wymiany, to kolejne pytanie, czy San Antonio nie szukaliby, zależnie oczywiście od paczki, którą by otrzymali, wejścia powiedzmy w taką przebudowę. To też jest ciekawe pytanie, które pierwszy raz pewnie od dłuższego czasu sobie postawiają właśnie w San Antonio. No i ich ta przebudowa czeka, jakby nie patrzeć, no bo Aldridge, Gasol, Ginobili, Danny Green to są gracze już wiekowi, grubo po 30, niektórzy już po 40 też niektórzy. Gino jeszcze więc... nie wiadomo, czy w ogóle będzie grał. Dokładnie. Więc myślę, że tamta przebudowa w mniejszym lub większym stopniu jest konieczna i nieunikniona. Wydaje mi się, że w większym, bo przecież nie wiadomo, jak długo jeszcze potrenuje Greg Popovich. Wydaje mi się, że ten moment, w którym Popovich powie stop, to będzie ten moment, w którym Spurs się przebudują. I to tak już konkretnie. Tak oni już zaczynają to robić, tak poprzez wybory w drafcie, poprzez tego Dejounte Murraya, dobrego w lidze letniej Derricka White'a, kolejnego zawodnika, tego Lonnie'ego Walkera, którego wybrali, to ma być też kolejny styl w drafcie w wykonaniu Spurs, więc oni gdzieś tam powoli się już przygotowują na to, tak, żeby nie wskoczyć całkowicie w jakieś nie wiadomo co. Natomiast póki co myślę, że jeszcze nie odpuszczą i dalej będą szukać jak najwięcej i z ich oczywiście punktu widzenia fajnie by było wyjąć Saricia, idealnie byłoby wyjąć przy tym też Markela Fultza. Ale wydaje mi się, że jeśli Sixers wiedzą, że Fultz za chwilę odpali, że to jest tylko kwestia tej kontuzji, nie wiem, jakiegoś głupiego zbiegu okoliczności, jakichś durnych decyzji Briana Colangelo. Wiecie co, to chyba była jakaś blokada taka obysowa, też teraz trenował z tym trenerem, może, który Jasona Tatuma prowadził. Być może, ale mam wrażenie, że tam wszystko było wokół tego debila Colangelo się kręciło i że to on gdzieś tam pociągał za sznurki nie tak jak trzeba i że to on był gdzieś tam poniekąd prowodyrem tych wszystkich złych sytuacji, tych wszystkich smrodów, które po prostu tam powstały w Filadelfii. I że teraz mam wrażenie, że Fultz odpali i oni go nie będą chcieli właśnie oddać, ze względu na to, że no chociaż go poważnie spróbować, tak? W pełnej rotacji, żeby go puścić nawet do piątki, no bo nie ma Bellinelliego, nie ma Iliasowy, więc ja bym tutaj próbował zdecydowanie zostawić Fultza. Ja bym na miejscu Sixers nie rezygnował z niego. Prędzej oddałbym Saricia w tej chwili, chociaż też mi go bardzo szkoda oddawać, bo Saric to jest gracz na 5 pozycji, jak dla mnie praktycznie. Ale też z jakichś przyczyn Fultz był jedynką, prawda? Więc... Dokładnie. Minął tylko rok, dokładnie, więc Sixers sami sobie są winni danie kolejnej szansy Fultzowi. Taka jest prawda. I tak naprawdę po odejściu LeBrona ze wschodu oni nie mają noża na gardle, że oni muszą szukać Leonarda, żeby wejść na wyższy poziom. Ich zawodnicy powinni być przynajmniej z roku na rok lepsi, a odnośnie Fultza to może być różnica bardzo duża. No i można przecież cierpliwie, tym bardziej, że Leonard, nie oszukujmy się, on chce przede wszystkim grać w Los Angeles. I zawsze jest to ryzyko, że odejdzie po jednym roku. I tak, tyle w temacie Lakers, żeby nie przeciągać, to pojedźmy sobie te 370 mil na północ do Oakland, gdzie wybrało się duże dziecko o nazwisku Cousins. I Łukasz, może od ciebie, czy to było duże zaskoczenie dla ciebie, że w taki sposób to się potoczyło i że po prostu DeMarcus stwierdził pierdolę, idę do Golden State? To było ogromne dla mnie zaskoczenie, w tym sensie, że byłem zły przez cały następny dzień. Jak rano obudziłem się i przeczytałem przed pracą właśnie te informacje, że Cousins przeszedł do Warriors. Wiecie, no to mogłoby się skończyć, że bez niego i tak by zdobyli to mistrzostwo, prawda? Ale mimo wszystko sam fakt, że gość, który był starym w zeszłym sezonie, przecież od pierwszej piątki notował, dopóki się nie połamał, naprawdę kapitalne statystyki, ciągnął mi fantazy, to... Wybrał powiedzmy taką łatwą drogę. I co może być zaskakujące, to też taka rzecz, że
on wcale w tych Warriors może niekoniecznie się tak, znaczy będzie miał spokój, komfort odbudowania się, powiedzmy, takiego zdrowotnego, tylko pytanie, czy on w Los Angeles będzie w Golden State będzie w stanie pokazać pełnię swoich możliwości, w tym sensie, że będzie miał odpowiednią liczbę posiadań, żeby no, też powalczyć o kontrakt, o wysoki kontrakt w przyszłym off-season. I stąd też to zaskakujące dla mnie może być, że odrzucił, bo bodajże była oferta przygotowana dla niego na stole w pewnym momencie, dopóki Nowy Orlean nie wycofał 40 milionów. Na dwa lata? Ona była wcześniej chyba, nawet przed off-season. Tak, i potem, tak, ale była przygotowana, dopóki Nowy Orlean no jej nie wycofał po tym, jak bodajże usłyszał nie od DeMarcusa Cousinsa. Ale wiesz, masz trochę racji w tym, co mówisz, Łukasz, natomiast ja mam wrażenie, że mimo wszystko no, cały rynek wie, na co stać Cousinsa i ten rok będzie tak naprawdę tylko do zweryfikowania, czy on jest w stanie fizycznie się pozbierać, bo to, że on będzie dalej umiał rzucać do kosza, grać tyłem do kosza, to ja się nie spodziewam tutaj żadnych problemów. Pamiętajcie też o tym, że Cousins nigdy nie był graczem atletycznym, w sensie wyskakanym, jakiś mega szybkim, czyli ten Achilles nie jest w stanie tych przynajmniej jego elementów osłabić, bo one i tak były nie za wysokie, nie za dobre. Więc ja bym się tutaj tym za bardzo nie przejmował. Po prostu kwestia tego, że on przez ten rok, nawet jak będzie miał mniejszą rolę, dużo mniejszą rolę, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby Warriors momentami nie chcieli jego sadzać na ławce, a występować tą swoją piątką i głodalą, to wtedy będzie oczywiście też dla niego duży test pod kątem psychicznym i test dla Steve'a Kerra, ale kluczem dla niego na kolejne lata będzie po prostu pokazanie, jestem zdrowy, jestem w stanie grać, jestem w stanie nawet teraz poświęcić się dla dobra drużyny, tak, bo mogę usiąść na ławce, wcale nie muszę być tym najważniejszym zawodnikiem, więc to jest też budowanie dla niego dobrego PR-u wokół własnego nazwiska, więc wydaje mi się, że dla niego to jest sytuacja z kategorii win-win. Ja bym tutaj taką jedną rzecz dodał tylko, że to jest taka sytuacja, że no przychodzi do środowiska, które faktycznie wygrywa cały czas w ostatnim czasie. I tutaj no zobaczymy, bo to też taki będzie dla niego test pod tym względem, czy on może być takim zawodnikiem, czy on tam nie popsuje tego, co już jest dobre. Nie żeby znowu to miało jakieś znaczenie, ale potem w kontekście przyszłego off-season to może mieć znaczenie dla jego kontraktu, dla wysokości kontraktu, jak się będzie, powiedzmy, no nie wiem, to w cudzysłowie zachowywał. Ja bym chciał dodać tylko jedno. Wiecie, kiedy Golden State Warriors zatrudnili DeMarcusa Cousinsa? W którym momencie dokładnie? Gdy Jaren Jackson Jr. robił 8 na 13 za 3 w lidze letniej. Myślę, że nic dziwnego, że się przestraszyli chłopaka i musieli coś wymyślić. Stąd DeMarcus Cousins w Golden State Warriors. Ja się im nie dziwię. Myślę, że teraz mają trochę większe szanse na pokonanie Memphis. Ale generalnie tak patrząc tylko na papierze, to reszta NBA jest tylko coraz bardziej wkurzona, patrząc na ten skład, na tą pierwszą piątkę, na drugą część sezonu bynajmniej. Prawda jest taka, ta drużyna moim zdaniem nie jest lepsza, bo oni go nie potrzebują. Kompletnie nie potrzebują, ale no... Jest ta ciekawa rzecz, że coś się działo w szatni Warriors w tym sezonie. Coś, o czym nikt nie ma pojęcia, ale tam David West powiedział chyba po playoffach, że nie macie pojęcia, co działo się w szatni i możemy sobie tylko zgadywać, czy to, nie wiem, czy Klay Thompson zdradził Stepha Curry'ego z jego żoną, czy coś innego, ale coś się na pewno działo. I teraz gość taki jak DeMarcus Cousins, który wejdzie do tej szatni, może to popsuć. Ja nie mówię, że rząd to na pewno popsuje, bo trudno popsuć taki kolektyw, jakim są Golden State Warriors po trzech mistrzostwach w ciągu ostatnich czterech lat, ale DeMarcus Cousins, tym bardziej, że nie będzie grał w koszykówkę, może coś usłyszeć, może coś przespać się z kimś, może ukraść komuś Klaya Thompsona. I kto wie, ja też zgodzę się chyba z Karolem, że on nie czyni jakoś Warriors nie wiadomo jak lepszymi, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Golden State Warriors potrzebują inny rodzaj środkowych niż DeMarcus Cousins. Może nie gościa, który nie tak bardzo potrzebuje piłki, żeby zdobywać punkty, a raczej gościa, który wysoko skacze i świetnie broni. Nie liczę Vaila, mogli go mieć dalej chyba, tak mi się wydaje.
Ile Javel za minimum w Lakers podpisał, czy za coś tam więcej? Też chyba za minimum. Ale mają Jordana Bella, mają jeszcze tak. Tego Damiena Johnsona. Looney został. Więc oni, no jeśli nie wypali ten eksperyment z Kazinsem koszykarsko, to oni na pewno nie będą mieli żadnego problemu. Gorzej, jeśli nie wypali ten eksperyment pod względem chemii drużyny, co miejmy nadzieję się stanie. I gdzieś w lutym usłyszymy pierwsze plotki o tym, że Draymond Green chce odejść z drużyny, bo ma dość. Niewykluczone, ale z drugiej strony w NBA chyba się nauczyliśmy, że jednak nawet jak się jest na topie, to trzeba się rozwijać mimo wszystko i próbować, żeby żeby to, co pięknie, nie skończyło się zbyt szybko. Nie jest to chyba aż taka wysoka cena, ryzyko jest spore, że się w szatni może tam pomieszać ze względu na DeMarcusa, ale tak naprawdę 5 milionów za takiego zawodnika. Choćby po Achillesie, tak jak Piotrek mówi, on nie lata, tak? Nie lata. Ale wstaw na rezerwowe minuty zamiast, znaczy Kazinsa zamiast, nie wiem, Davida Westa. To nagle te rezerwowe tajnafy wyglądają zupełnie inaczej. To jest nie fair. No to tak jakby, nie wiem. To nie jest nie fair, to jest po prostu regularne budowanie drużyny. No to też pamiętajcie. To nie Warriors są winni tej sytuacji, która zaistniała. To ileś drużyn ominęło w drafcie Thompsona, Carego, Draymonda Greena i wielu innych graczy. Jordana Bella chociażby rok temu, tak? Czy jeszcze wcześniej innych zawodników, którzy pomagali w budowaniu tego zespołu. No to nie są Warriors winni, tylko inne drużyny same są sobie winne. A teraz marudzą, że Warriors budują coś ponad to. Wykorzystują po prostu to, co inni im dali. To jest nagroda. Warto w NBA być zajebistym. Każdy chce przyjść. Tak? DeMarcus, jeżeli on rzeczywiście tak było, że sam zadzwonił do Warriors, to zadzwonił do nich, bo są bardzo dobrą drużyną koszykówki. Wybitną. Jak zbudujesz taką, to wszyscy będą chcieli do ciebie przejść. Myślicie, że jak my byśmy zadzwonili do Warriors, to też daliby nam jakiś minimalny kontrakt? Ale w sensie na pewno zadzwonię ręczniku. A, mógłbym nawet tam, nie wiem... No jakiś casting z kim w tym roku będą zdobywać mistrzostwo. Więc taki jeden spot. No, w sensie najgorszy zawodnik, z którym można zdobyć mistrzostwo. No wtedy mielibyśmy szansę, wydaje mi się. No nie wiem. Przecież musi tylko wybiec na rozgrzewce i siedzieć na ławce, bo tam nic więcej. No. Tylko dostać masz nadzieję, jakieś... że się tam nie pobiją, że nie będzie tylu wykluczeń, żeby trzeba wejść na boisko. No i tyle, no raczej coś takiego się stało. NBA mogłoby zrobić taki jeden dzień w całym sezonie, w którym każda drużyna musi zagrać 5 minut jakimś całkowitym ogórkiem, który na co dzień podaje wodę zawodnikom. To by było ciekawe. Ciekawe. Lepsze niż Weekend Gwiazd, na pewno. Ciekawe, ile trzeba było za ubezpieczenie zapłacić. Albo ja, druga połowa zeszłego sezonu Phoenix Suns. Może o Phoenix Suns też powiemy. Jesteśmy na zachodzie, przejdziemy troszeczkę bardziej do Oklahomy. Oklahomy, która dużo na razie, zapowiada się, że dużo będzie płacić za drużynę, która aż taka świetna nie jest. I Piotrek, i to jest duży problem. Problem, który nazywa się Carmelo Anthony i oni tam próbują. Myślę, że uda mi się wypchnąć tą dużą dupę Antonego z Oklahomy jeszcze w tym off-season? Czy nie bardzo? Czy nie znajdzie się takie Chicago na przykład, którego weźmie? Wiesz, w najgorszym wypadku pójdą w stretch provision. Więc to jest, myślę, dla nich ostateczne rozwiązanie, a prędzej będą próbowali coś innego złapać. Problem oczywiście dla nich jest taki, że Carmelo ma chyba tą klauzulę, że może zawetować każdą wymianę. Mhm. Więc to jest, ich największy problem. A jest głupi, więc zawetuje. Jest jak jest. No. Jest jak jest. Prawda jest taka. No, słyszeliście pewnie, albo czytaliście o tej jego wypowiedzi, że on nie wierzy, żeby Thunder w kolejnym sezonie dali mu taką samą rolę jak rok wcześniej, no bo to był rok na dotarcie się i w ogóle, że on dalej ma w sobie dużo paliwa i powinien dostać dużo bardziej odpowiedzialną rolę. Więc... No. Ciekawe. Też jest odpowiedzialne, może o to chodzi. No, ja się zgadzam, natomiast Carmelo to jest jeden problem. Mam wrażenie, że problem jest gdzieś indziej, że trochę sam Presti się zapędził. Ja o tym mówiłem też jakiś czas temu w Zarychcie na Solo, że kilka lat temu, chyba 6 dokładnie, w 2012 roku po ich wizycie w finałach NBA, zaproponowali Jamesowi Hardenowi 12 czy 8 milionów dolarów na 4-letnim kontrakcie mniej niż on później dostał od Houston Rockets.
I o to się rozbiło, że ta ekipa Thunder się rozpadła. To był tak naprawdę początek ich końca. A teraz mają 154 miliony w kontraktach i 150 prawie kolejnych w podatku. Więc coś mi tu nie gra, bo wtedy to była drużyna świeżo po grze w finale NBA, czyli najlepsza w swojej konferencji, a teraz mamy drużynę, która nie może przejść pierwszej rundy playoff. Więc komuś gdzieś się w główce poprzestawiało i to niekoniecznie w dobrą stronę. No bo to też to budowanie drużyny tymi zawodnikami, nie wiem, teraz na cholery im Nerlens Noel. Na 10 minut za Stevena Adamsa? No hello. No nie, to nie pasuje. A ty, Krzysiek, widzisz Oklahomę grającą lepiej, będącą wyżej na zachodzie, z takim składem, jaki teraz mają, jeszcze z takim payrollem? Z Antonem, czy bez Antonego, obojętnie. Bez Collisona, też przy okazji. Antonem. Przy okazji, z Raymondem. Bez Nika Collisona w szatni. W sezonie zasadniczym może będą trochę lepsi. No nie zdziwię się, jeśli rzeczywiście Paul George tam trochę lepiej się zegra z Russellem Westbrookiem, no ale Russell Westbrook pozostaje trochę takim najłatwiejszą supergwiazdą do zatrzymania w playoffach. I nie wiem, czy coś się zmieni w tym temacie. I jest to trochę zaskakujące, że Paul George, tam trafiły jakiś czas temu do mediów wypowiedzi, że Russell Westbrook jest super teammate'em, z którym on uwielbia grać i że w ogóle dziwi się, dlaczego ludzie uważają Russella Westbrooka za złego kolegę z drużyny. No ale znowu strzelam, że za rok w tych playoffach, gdy Oklahoma City Thunder będzie miało to piąte miejsce na zachodzie i spotka się z tym LeBronem, no to Russell Westbrook będzie chciał wszystko robić sam, chciał będzie rzucać te trójki kontestowane przez Lance'a Stephensona, które nic jego drużynie nie dadzą i które nie zdziwię się, jeśli Thunder znowu odpadną w pierwszej rundzie playoffów. Bo wejdzie ci w słowo, akurat taki obrazek mi się pojawił w głowie. Wyobraźcie sobie Lance Stevenson dmuchający do ucha Russella Westbrooka. Możliwe. Ciekawe. To by była dopiero akcja. Kurczę, teraz nie musi LeBronowi chuchać, raczej na treningu tego robi nie będzie. Chociaż tak naprawdę oni będą mogli Westbrooka powstrzymać inaczej, ale czemu nie? Właściwie to go podnudzi, żeby rzucać jeszcze więcej, czyli to jest po prostu w to mi graj dla drużyny przeciwnej, tak? Ale wiecie, dlaczego Paul George zdecydował się zostać w Thunder? 150 milionów powodów. A jest też coś ciekawego, bo strasznie mało zawodników gwiazd NBA chce grać z LeBronem Jamesem. Nie wiem, czy nie ma czegoś takiego. Wydawać by się mogło, że powinieneś chcieć grać z gościem, który jest najlepszym koszykarzem ligi. Jest nim od kilku dobrych lat. No ale ten Paul George też nie chciał grać drugi skrzypiec przy LeBronie. Nie chciał grać z LeBronem Kyrie Irving, który podobno już z Cleveland chciał uciec po tym sezonie mistrzowskim. Też pojawiają się głosy, że Kawhi Leonard woli teraz przejść do Los Angeles Clippers niż do Los Angeles Lakers. Jest to całkiem zastanawiające. Nie wiem, czy LeBron James tak bardzo kosi wszystkich na treningach, każe im grać. Może Kevin Love tam pisał do wszystkich zawodników koszykówki, z czym musiał się zmagać po trenowaniu z LeBronem Jamesem. Ale jest chyba coś w tym jest, że są gwiazdy tej ligi, które nie chcą grać z LeBronem. I ciekawe, z czego to może wynikać. Nie wiem, to nie tylko w tym sporcie, przecież na przykład Neymara i Messiego, tak? Messi nie za bardzo chciał, czy Ibry i Messiego, i to też tak, to nie tylko w koszykówce. Może coś w tym rzeczywiście być, ale tu możemy sobie tylko gdybać. Jak jesteśmy jeszcze na zachodzie, czy przechodzimy do takich luźnych uwag odnośnie całej NBA i różnych kontraktów, czy wymian, które miały miejsce, bo chyba sobie przejdziemy tak powoli do tego, jakieś takie plusy i minusy, albo tylko minusy, jak widzicie, za ten off-season dla całej reszty drużyn, w tym oczywiście dla Memphis Grizzlies. Nie zapominamy. Piotrek, czy ty byś chciał zacząć jakieś plusa, minusa, jakąś uwagę odnośnie innych takich tematów poza tymi gorącymi, o których mówiliśmy? Znaczy, wydaje mi się, że jedna, poza Lakers, który stał oczywistym wygranym tego off-season, no bo jak masz LeBrona Jamesa, to jesteś wygranym off-season, to nie ma dwóch tam. Wydaje mi się, że takim drugim zespołem, który już w tej chwili, no pamiętajmy też o tym, że sporo drużyn jeszcze czeka, tak?
to takim drugim wygranym wydają się być Indiana Pacers. Wydaje mi się, że tutaj nie ma w ogóle, nie będzie problemu z tym, żeby każdy się z tym zgodził, bo Pacers bardzo spokojnie zrobili ten off-season szybko, dostali zawodników, jakich chcieli do konkretnych zadań i jest okej. Okay. Więc oni na plus. Na plus też podoba mi się to, co zrobili Philadelphia 76ers. Wcale jakoś specjalnie nie walcząc o Belinelliego i Iliasowe, postawili na rozwój swoich młodych zawodników, podpisali nowe kontrakty z Redickiem i Amirem Johnsonem na dużo mniejsze kwoty niż rok temu. I Nemanja, tak. I wyciągnięcie Nemanji, ale to tak naprawdę to wiesz, to Nemanja spadł im trochę z nieba, bo tam ci podał kolejny raz, więc Nemanja Bielica to rzeczywiście jest dobry wybór. To jest kolejny zawodnik, który będzie potrafił grać kilka pozycji i każdemu ustawieniu będzie praktycznie przydatny. Więc to, dlatego Filadelfia obok Indiany. Z tych dobrych rzeczy, Krzysiek, czy oprócz Memphis chciałbyś jeszcze o czymś pozytywnym w tym off-season powiedzieć? Mogę powiedzieć, że czymś negatywnym. Oczywiście. Może nie jakoś bardzo negatywnym, ale trochę nie podobają mi się ruchy Utah Jazz w tym off-season, bo oni niby zatrzymali całą drużynę, która zrobiła ten świetny wynik w ostatnich... Oddali Jonasa Jerebko. Oddali Jonasa Jerebko. Tak, nie podoba mi się to. Jonas jest... Tak. Ale no też podpisał. Tak nie grał. Też podpisali za strasznie duże pieniądze Dante Exuma, któremu nie sądzę, żeby ktokolwiek w lidze dał mu kwotę zbliżoną do 11 milionów rocznie, bo okej, Exum ma pewnie tam jakiś jeszcze potencjał na fajnego obrońcę, ale jednak te kontuzje, które go prześladują przez karierę, są trochę poważnym wykrzyknikiem przy tym 3-letnim kontrakcie na 11 milionów dolarów rocznie. No i też ten Derek Favors za 18 milionów. Trochę chyba za dużo im zapłacili Utah Jazz. Wydaje mi się, że mogli poszukać czegoś innego w te wakacje i jakoś lepiej uzupełnić. Albo chociaż taniej, bo tak jak mówię, no wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie zaproponować Dante Exumowi 7 milionów rocznie. 6 milionów rocznie to może, ale 11 milionów za Exuma i 18 za Favorsa, który też jest przecież... Ale Favors to chyba tylko roczny, nie? Dwuletni, ale nie... Druga opcja, znaczy drugi rok, nie wiem, czy nie jest jakoś tam w części gwarantowany. Nie gwarantowany, tylko nie wiem, ile jest niegwarantowany w jakiejś tam części, nie? A ty tak dużo, no ale roczny kontrakt rzeczywiście, tak? Ale Krzysiek, jak najbardziej podpisanie Omriego Kaspiego oceniasz pozytywnie. Tak, to jest bardzo, bardzo okej ruch. Nawet całkiem mi się podoba ta oferta za Kyle Andersona. Nie jest to ruch, który kocham. Właśnie, a propos, bo mówiliśmy o Exumie. To są maksymalne pieniądze, które Exum według mnie mógłby dostać. Tak jak Kyle Anderson dostał. Tak. 9 milionów. No, to jest taka oferta, widać, że no, dla zastrzeżonego wolnego agenta. Myślę, że Spurs będą mieli trochę rozmów i trochę problemów z tym, czy wyrównać tą ofertę, czy jej nie wyrównywać, bo jest to chyba trochę za dużo dla zawodnika takiego jak Kyle Anderson, ale z drugiej strony, gdy ten cap space będzie za 2 lata wynosił chyba 110 milionów dolarów, no to wtedy trzymanie Kyle Andersona za 10% tylko twojego payrolla nie wygląda chyba aż tak źle. Tak mi się wydaje. Ja chciałbym powiedzieć o czymś pozytywnym i negatywnym. Pozytywnym to chyba jedyny aspekt draftu. Pozytywne propsy dla Dallas Mavericks za to, że wzięli Luke Doncicia zamiast Trae Younga. Właściwie żadnym kosztem praktycznie, tam jeden pick chyba tylko. Zamknęli w szafie DeAndre Jordana. Żeby nie uciekł i tym razem podpisał. Ale negatywna, bo mówiliśmy o DeMarcusie Cousinsie, ale myślę, że kluczowa, może za dużo powiedziane, że kluczowa kwestia w kontekście walki o mistrzostwo zdarzyła się w Houston. No to ja do tej pory nie potrafię zrozumieć, dlaczego Trevor Ariza trafia do Phoenix i dlaczego Houston nie robi więcej, żeby go zatrzymać, albo dlaczego Trevor Ariza jest tak dumny i nie rozumie, że Chris Paul i Clint Capela są nieco ważniejsi. Kompletnie tego nie rozumiem. Houston stracili gościa, który on już ma mistrzostwo na koncie. Ja wiem, ale... On tam ile? 15 milionów dostał? 15 milionów? 15, ale to bez szans, żeby Houston zaproponował mniej więcej podobne umowy. Coś nie wiem, czy była szansa
30 milionów na 3 lata, to było takie optimum, wydaje mi się, ale w ten sposób Ariza od Phoenix, od takich drużyn jak właśnie Phoenix, ale może zarobić więcej. Ja się dziwię, nie wiem jaki jest podatek w Arizonie, wiem, że tam nie ma dochodowego w Teksasie, więc te różnice wynagrodzeń nie są chyba tak duże. Trochę mi zdziwiło. Nie wiem, dlaczego Trevor Ariza akurat do Phoenix, bo jego... Houston w ogóle mogą przegrać się na off-season, bo chyba zaproponowali Capeli jakąś śmieszną umowę w okolicach tego, co dostał Jusuf Nurkić, czyli 48 milionów za 4 lata, wydaje. A Capela, Capela chyba mimo wszystko słusznie szuka tych 70 milionów na 4 lata i nie zdziwię się, jak on weźmie ofertę kwalifikacyjną i za rok mogą mieć Houston kolejny. A tak się to może skończyć, tylko pytanie, bo tak na dobrą sprawę pozostało jeszcze kilku wolnych niezastrzeżonych wolnych agentów. I właśnie pytanie, kto może zaoferować takiemu Smartowi, Parkerowi, czy właśnie Capeli w chwili obecnej jakiś solidny taki kontrakt. Wydaje się, że nie ma wielu takich drużyn, a jeżeli są, to one nie za bardzo mogą szukać takich zawodników. No tutaj wyjątkiem okazało się Sacramento Kings z tym zaskakującym dosyć kontrastem, zaskakującą ofertą dla Zacha Lawina. I zdziwiony jestem w zasadzie, że Chicago tę ofertę wyrównało. I to tak szybko, to było chyba godzinę trwało tylko. Bo to też to dosyć zaskakująca. Rzecz jest taka, że przykładowo, gdyby nie ta wymiana, gdyby Zach LaVine znajdował się, nie wiem, dajmy na to w Memphis, w Atlancie czy w Filadelfii, to w Chicago wątpię, żeby w ogóle myślało, żeby taką ofertę proponować LaVine'owi. W ogóle to nie był, wydaje mi się, target, jeżeli chodzi o ich drużynę. I to znaczy, może być tak, że trochę po prostu nie chcieli wyjść z samym Markkanenem i Chrisem Dunnem, jeżeli chodzi o tę wymianę za Jimmy'ego Butlera, chociaż dzięki temu mogliby sobie pozostawić te 20 milionów więcej w cap space na przyszły off-season i zamiast z tego, teraz zaoferować Capeli. Ale z drugiej strony zobacz, no mają Markkanena i Cartera Juniora, więc teraz po drafcie też inaczej. Parker też nie za bardzo by tutaj pasował, no bo to przecież czwórka, a Markkanen jest taką czwórką. Ale tu z drugiej strony lepszej dwójki w tej chwili nie było chyba dostępnej na rynek, tak sobie myślę, przynajmniej z wolnych agentów lepszego rzucającego obrońcy nie znaleźliby. Na pewno nie z takim potencjałem, no bo kto z takich młodych jeszcze, no Rodney Hood, to nie ten kaliber zupełnie. No nie pokazał ten rozmiar kabelusza. Ja się zgadzam, chyba Przemek Kujawiński na Twitterze napisał, że durna decyzja Sacramento Kings pogoniona jeszcze durniejszą decyzją Chicago, jeśli chodzi o Zacha LaVine'a. Czyli ci zaproponowali za dużo, a ci jeszcze głupsi, że przejęli ten kontrakt. No trochę tak, ale Sacramento Kings przynajmniej, skoro sami nie mogli wziąć gościa, czyli to przynajmniej wpieprzyli jedną drużynę w problemy. Tyle dobrego, taki malutki plusik dla Vlade Divaca za ten... Szczególnie, że przecież on nie był nim do niczego potrzebny, bo mają tego Buddy'ego Hilda, tego Bogdana. Bogdanowicie. Picia. Ale to jest typowa decyzja Sacramento Kings. Oni powinni szukać jakiś trójek, bo tam jest tylko kto? Justin Jackson. Vince Carter, Boże. A, i Vince Carter. Do przyszłościowej drużyny. Nie. Sacramento to jest naprawdę koszmar. Jest jedna rzecz, którą Warriors mogliby zrobić dobrego w tym sezonie, to jest to zatrudnienie Vince'a Cartera, tak mi się wydaje, za minimum. I wtedy ludzie by trochę by ich polubili. Chciał tam iść, bo nie wiem, czy w zeszłym sezonie nie proponowali umowy. No, ale wiesz, co by się stało, jakby Vince tam poszedł. Za rok swojej kariery by wznowili Penny Hardaway, Grant Hill, Patrick Ewing, Charles Barkley. Tylko zrobić pierścień. Tak. No Baron Davis niszczy w tej lidze Big Free. No. Z tego, co widziałem, więc może... Nie, trochę, wiesz, nie, to dla mnie już zupełnie o tym, nie ma co o tym gadać. A jeszcze jedna taka kwestia, ciekawe, co myślicie na temat, to co... Minus, no, ogór wielki moim zdaniem i dla zawodnika, nie wiem, to co się w Waszyngtonie stało, że Dwight Howard wylądował w Waszyngtonie, ja myślę, że będą fantastycznie dogadywać się z Johnem Wallem, już to widzimy.
Zdecydowanie. Atletyczny, niekonfliktowy, nieżądający piłki, stawiający do... Chętnie stawiający zasłony. Tak, bardzo chętnie. Razem z Melo mogliby startować w tej chęci stawiania zasłon, szczególnie takich, że tam tak stoją, ale odchodzą. Mistrzowie stawiania. Kompletnie tego nie rozumiem. To pokazuje, kim jest Dwight Howard w tej lidze poza parkietem szczególnie, no bo nikt tak do końca nie wie, co się dzieje w szatniach, no ale w Houston go nie chcieli. W Atlancie go przegonili. Nawet w podobnym sezonie w Charlotte też go przegonili. To smutna druga część kariery Dwighta Howarda. I aż nie chce mi się wierzyć, że w Waszyngtonie może coś się dobrego dziać. Już Waszyngton ma historię z Crittentonami i różnymi dziwnymi rzeczami. Teraz jeszcze Dwight, John Wall, Bradley Beal. Nie, to nie ma prawa zadziałać. Jeszcze Scott Brooks, który tym steruje. Nie wiem, czy... Austin Rivers. A, Sydney jeszcze, no tak. No tylko że wschód jest taki słaby, że ja się nie dziwię, że jeśli ci Wizards zrobią takie piąte miejsce na przykład. Oj, wiesz, nawet jakbym miał w tej chwili tak typować, Boston, Philadelphia, Pacers. Toronto, Pacers zdecydowanie, Bucks, no bo trener Mike Budenholzer. Miami. Jeżeli zdrowi, to Piston zdecydowanie na playoffy. Miami 7. I teraz masz walkę o 8 miejsce, tak? Nie wiadomo, jak bardzo Chicago się rozwinie. Mhm. Jeszcze chyba nie ten rok. Jestem ciekawy, co będzie z Brooklynem, bo Charlotte zdecydowanie odpada u mnie. Zamienić Howarda na Mozgowa i później z powrotem na Biombo. To jest dla mnie też, ja nie wiem, czy tam wielki ktoś po powrót, prostu... Wielki powrót. Tak, wielki powrót, to następny, Tyrus Thomas. Adam Morrison. Morrison, tak, Bobcat, wróćcie. Także ja myślę, że oni mogą nie wejść do playoff. A dużo będzie zależało od tego, jak zdrowy będzie John Wall. Ja myślę, że dużo będzie, jeżeli wracając do ich szans na playoff, to dużo będzie zależało od tego, kiedy wróci Kristaps Porzingis. Bo widziałem się tego chłopaczka młodego, Kevina Knoxa, czy jak on się tam nazywa. No to myślę, że tak jak kibice Knicks buczeli na Porzingisa i buczeli na Knoxa, tak teraz będą musieli chyba drugi raz się puknąć w czoło. Bo mam wrażenie, że to znowu jest dobry wybór w drafcie i tego Knicksom życzę, bo tak jak Łukasz powiedział na samym początku, tak jak potrzebujemy Lakersów walczących o duże rzeczy, bo fajnie się z nimi gra, tak samo potrzebujemy Knicksów, bo chyba nie ma lepszej hali i lepszego miejsca do oglądania meczów niż Madison Square Garden, nawet sprzed ekranu komputera. Właśnie, to wydaje mi się, że... Nie mówiliśmy nic o Knicks, a Knicks kogo? Jeszcze Hezonie podpisali. Pisali Hezonie i tak naprawdę na cisza. I dobrze, mam wrażenie, że dobrze, bo David Fizdale chce spróbować z tym, co ma i życzę mu tego, żeby mu tam wyszło, no bo to jest dobry trener, tak? On może nie pasował do Memphis, bo za bardzo chciał pójść w nowoczesną koszykówkę, ale tutaj będzie miał kim robić tą nowoczesną koszykówkę, więc chciałbym, żeby to wypaliło. On jeszcze Kantera chyba, tak? Znaczy Kanter po prostu wszedł. Wydaje mi się, że Kanter... Kanter może być dobrym zawodnikiem pod Fizdale'em. Wydaje mi się, że dokładnie. Będzie się potruje jak Gasol te dwa lata temu. Więc niech się mogą tak. Się tam zahaczyć o te playoffy. Stracili Kyle'a Quinna, który poszedł do Pacers. Poza tym czekamy, nie wiadomo co z Jarrettem Jackiem, ale tak, Neil Kina powinien dostać większe minuty. Z tego co słyszałem, to pomysł na zasadzie Neil Kina rozgrywającym ma umrzeć. I Neil Kina ma być taką dwójką w typie, nie wiem, Tonego Allena rzucającego za trzy punkty, tak? Więc to też nie jest taki zły ruch. A wiadomo, że graczem do zdobywania punktów będzie Kristaps, jak tylko wyzdrowieje. Ja tylko dalej nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem Hawks zamienili Lukę Doncicia na Trae Younga. Bo nie widziałem tego ostatniego meczu w Lidze Letniej, gdzie Trae Young chyba trochę w końcu zaczął trafiać do kosza. Ale... Nie, tam dalej jest chujowo skuteczność. Aha. No to te pierwsze trzy naprawdę nie widziałem chyba jeszcze nawet w Lidze Letniej gościa, któremu ciężej by szło zdobywanie punktów. Bo on rzuca te trójki z tego 11 metra, jedna na 7 wpadnie i wtedy jest fantastycznie, ale nawet nie to jest problemem. Problemem jest to, że on ma takie problemy, żeby dostać się pod kosz.
Każdy layup, który trafia, musi być poprzedzony jakimiś 10 ruchami w powietrzu, żeby w ogóle przebić się przez obronę i zdobyć punkty. I boję się, że Trae Young może mieć bardzo ciężkie pierwsze 3 sezony w NBA. Ja się tym nie martwię. Wiesz co, bo to mi przypomina początek Denisa Schroedera, to mi przypomina początek Jeffa Teague'a. Oni zawsze, to już jest od dobrych kilku lat, jak nie od 10 jakichś, że Hawks w ten sposób wychowują sobie rozgrywających. Pamiętaj, Jeff Teague przyszedł i był zmiennikiem Mike'a Bibiego. Później taką samą drogę zrobił Schroeder pod Jeffem Teague'iem i teraz wydaje mi się, że mogą zrobić to samo z Trae'em Youngiem pod Schroederem na jego jednym, dwóch latach kontraktu. Nie wiem, ile tam jeszcze zostało Schroederowi. A ile Schroeder nie wymusi wymiany jakoś? A myślę, że nie wymusi. Chcieli go wymienić. Były jakieś takie plotki, że szukali. Nie za bardzo było miejsce dla Schroedera. Ale wiecie co? Wychowują sobie może rozgrywających, ale pozostają w tym swoim byciu Atlantą. I ja, pomimo, że jest 2018 rok, to i tak patrzenie na graczy spoza NCAA nie jest jeszcze na takim poziomie, jak mogłoby być. To, że Luka Doncic spadł, nie wiem, niżej tylko dlatego, że nie było go napieprzony w draft combine, bo grał 5-5 zamiast 1-0, to w profesjonalną koszykówkę, to też troszeczkę mnie dziwiło. Tylko moja ocena też nie jest obiektywna, bo jest gracz, którego widziałem zdecydowanie najwięcej, ze wszystkich w drafcie. Ale szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że Atlanta, która tak naprawdę mogłaby go wziąć, to nie jest dla nich jakiś wielki problem, oni są w przebudowie. Goście może grać na więcej pozycji niż Trae Young. Trae Young jest jedynką, będzie jedynką. Tylko i wyłącznie. Ale to był inny problem, bo tam się pojawiały doniesienia takie, że Doncic może do niektórych drużyn nie chcieć pójść w ogóle do NBA w związku z tym. I wydaje mi się, że dlatego Sacramento chociażby zrezygnowali z niego. Ale w momencie wyboru już było wiadomo, że pójdzie. On o Sacramento się wypowiadał pozytywnie, że chcesz tam iść, w sensie grać z Bogdanem Bogdanowiciem i jest zadowolony z tej możliwości. Dla mnie to, co zrobiło Sacramento, to jest w zasadzie największe takie, czy zaskoczeniem to nie jest, jest zakierowanie bardziej, bo spodziewałem się, że wiedząc, jak wygląda współczesne NBA, oni postawili na gościa, który tak nie do końca pasuje, bo akurat Bagleya oglądam najwięcej ze wszystkich zawodników w NCAA i teraz letni i oni, zdziwiło mnie, że wiedząc, jak wygląda ta liga, nie postawili albo na Doncicia, albo na Jarena Jacksona Juniora, albo nawet na Mobambę. Tylko na takiego, no kurczę, bo Bagley jest takim zawodnikiem, który nie do końca, znaczy on byłby takim twinnerem współczesnym, bo powinien być centrem, ale jednak ten zasięg, i zasięg może mu w tym przeszkadzać, też umiejętność stawiania zasłon, czy nawet sama obrona, to tutaj to będą podstawowe kłopoty, plus jego główna gra opiera się na midrange, gdzie zawsze będzie szukał tej lewej ręki, przez co robi się przewidywalny dla lepszych obron i to nawet jest widoczne na poziomie NCAA czy Ligi Letniej, gdzie Jordan Bell go, czy bodajże Damian Jones go blokowali. To jest dziwne, bo niby jestem Vlade Divac, który powinien mieć duże pojęcie o bałkańskiej koszykówce i się mniej więcej orientować. Czy to i dla mnie jest to dziwne, że właśnie albo Bambę, który bardziej pasuje, który jest na obie strony parkietu, czy Doncicia, że a wzięli gościa. Zresztą DeAndre Ayton wybrany z jedynką też ma w obronie, jest wielkim znakiem. W ogóle jego inteligencja to jest jeden wielki znak zapytania. No, ale pamiętaj też o tym, że Sacramento wzięli po prostu gościa na pozycję, na którą nie mieli nikogo. Bo pod koszem jest, może nie jest wybitny, ale jest Willie Colistein. Na obwodzie jest, tak jak wcześniej mówiliście, Buddy Hield jest... No jest jeszcze Skal dla Bissier. Skal już ma 2 sezony za sobą i nic nie pokazał przez te 2 sezony Skal. Harry Giles leczył się cały poprzedni sezon, teraz w tej lidze letniej też jakoś specjalnie. Przecież oni chcą na niego stawiać, żeby to był ten duet Bagley, Giles. No, może i tak, ale właśnie wydaje mi się, że to są te powody, dla których Kings nie poszli w Doncicia, że oni mieli kogoś innego na tych pozycjach, że tak samo nie wzięli
mieli tego Bamby, który trafił do Orlando, bo mieli Coley Steina i łatwiej było tutaj po prostu to wytłumaczyć. No, znaczy to jest Jaren Jackson Jr., który 100 razy bardziej pasuje do współczesnej NBA, bo co, bo zrzuca trójki, potrafi też coś tam nieśmiało, acz potrafi coś na koźle zrobić, nawet jeżeli nie będzie rzucał, zrobi pop. Coś tam, no też ma niesamowity zasięg, umiejętność. To jak broni kosza, to może być historią, plus zdecydowanie większy zasięg, bo Buckley ma bodajże 215, a Jackson Jr. ma 226, to jest też... Mi się wydaje, że trochę liga nie sądziła, że Jaren Jackson będzie w stanie grać czwórkę kiedykolwiek. I może dlatego z Sacramento z niego zrezygnowali. Dopiero teraz, gdy pokazał to, co pokazał w lidze letnim, to się okazuje, że z Markiem Gasolem może grać i może grać bardzo dobrze. Poza tym pamiętajcie, nigdy nie wiemy, ile tak naprawdę do powiedzenia miał Wlade, a ile miał do powiedzenia Wiwek. To prawda. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać, bo tak bym zamknął, bo już właściwie dzisiejszy podcast 55 minut na razie. Zamknąłbym go, chociaż dwa słowa o naszym Polaku, rodaku, Marcinie Gortacie, który trafia do Clippers, którzy... Jak jest najlepsza. Jak sobie na nich patrzę, przepraszam, to są mistrzami średniactwa. Absolutnymi wszechmistrzami. Patrząc na ich skład, ten skład jest maksymalnie średni, jak tylko by się dało. Po prostu. Jeżeli jest zdrowy, oczywiście. Ale to nie jest wcale pejoratywne określenie, tylko mają bardzo wyrównany skład w tej chwili. Los Angeles Clippers i Gortat się tam wpasowuje. I może sobie z żoną na hamakach dalej siedzieć. Czy Gortat ma żonę? Tfu, nie na żonę. Na żoną, kobietę, tą bachledę. No, nie okay. Jest no. Cieszycie się, że Marcin trafił do Los Angeles, czy macie to głęboko... No. Znaczy, z grubsza mam to głęboko w, natomiast jeśli miał gdzieś trafić, to trafił. To ja mam wrażenie trochę takie szczęście ma, bo najpierw Steve Nash, potem John Wall, teraz Miloš Teodosić. Ciągle gdzieś tam gręci się wokół rozgrywających, którzy go znajdą tym podaniem i siekną go w głowę, jak nie złapie rękoma, więc Gortat dobrze trafił. Też trafił do fajnego trenera. Ja zresztą mam wrażenie, że on z Dokiem Riversem to się lubią i to od dawna. Bo ja pamiętam, jak on jeszcze grał w Orlando, że w tę serię z Bostonem, co przegrywali finał konferencji, że on tam piątki nawet w pewnym momencie zbijał z Dokiem Riversem, że oni się gdzieś tam szanowali, lubili, więc myślę, że to też poniekąd mogło zaważyć na tym transferze. A co do Clippers całych, to wydaje mi się, że to będzie drużyna przyjemna do oglądania, tak jak rok temu byli Brooklyn Nets, tak teraz wydaje mi się, że będą Clippers, bo będą grali fajną zespołową koszykówkę, opartą na dużej ilości ruchu, że tam Tobias Harris będzie fajnie biegał po zasłonach. Gallinari mi tam nie pasuje. Gallinariego bym spróbował gdzieś upchnąć, nie wiem, do G-League, do Europy, gdziekolwiek, żeby tylko stamtąd poszedł. Bo reszta drużyny fajnie mi się komponuje. Z jednej strony jestem Rodon, a z drugiej strony będzie Patrick Beverley. Znowu będą jacyś zawodnicy wyciągnięci na dwustronnych kontraktach, jak rok temu, chociażby ten Sindarius Thornwell. Jestem ciekawy tego debiutanta, który ma zbyt długie nazwisko, żebym go w tej chwili pamiętał, Aleksander coś tam, który też się z dobrej strony chyba pokazał, więc myślę, że przede wszystkim cieszę się z powodu Doka Riversa, który wróci do tego, co robił kiedyś w Bostonie, robił kiedyś w Orlando, czyli będzie mógł szlifować młodych zawodników i znowu odkryjemy na nowo talent do Riversa i jego umiejętności. Z tego powodu się najbardziej cieszę. Byle ta drużyna była zdrowa. Przecież przed zeszłym sezonem oni też mieli dosyć taki, wydawało się, taki średni, ale szeroki, fajny skład. Ale wszystko się posypało przez kontuzję. Teraz Beverley wróci, Bradley wróci. Oby Tobias grał. Właśnie, bo Tobias Harris ma tą tendencję, że on gra i sezon na sezon w drużynach jest coraz gorszy. Może tak nie będzie. Mike Scott będzie trafiał trójki. Boban jest! Boban, to jest chyba kluczowy dodatek. Fajnie, że będzie Boban. A propos jeszcze jedną rzecz. Centrów. Bo sprawdziłem ostatnio, w poprzednim sezonie z Teodosiczem Clippers byli 28-16, czy jakoś tak. Więc to jest poziom pierwszej czwórki. Gdyby on teoretycznie mógł zagrać w całym sezonie. Oczywiście wiem, że to się nie zdarzy, tak? Ale 28-16, no to jest 50 zwycięstw w sezonie jak nic.
Może fajnie, żeby on był zdrowy. Nawet żeby powyżej. Się wykurował tą powieść podeszwową. Tak się nazywa chyba, tak? I wtedy będzie fajnie. Ale zobaczymy. To chyba na tyle na dzisiaj. Tak mi się wydaje. Czy ktoś chce coś dodać jeszcze tak na koniec? Czy zamykamy? Taren Jackson Jr. Krzysiu dla ciebie. Taren Jackson Jr. Tak jest. Nie, no ale czy jest ktoś, kto wygląda lepiej w lidze letniej? Nawet wygląda chujowo. Derek White. Furkan rzucił 40 punktów. Nie, Derek White. Nie wiem, czy wygląda lepiej niż Jaren Jackson. Znaczy... Solidniej. Jacksonowi drugi, trzeci mecz już aż tak super nie wyszły. Tak, ale właśnie Jaren Jackson jest wspaniałe w nim jest to, że on nawet jak jest chujowy, to jest wspaniałe. Naprawdę, naprawdę. Oj, ja mam wrażenie, że to naprawdę. Będzie trzy słowa najczęściej wypowiadane przez Krzyśka w najbliższym sezonie w podcaście. Jaren Jackson Jr. Oczywiście w której rundzie fantasy go weźmiesz? W pierwszej czy w drugiej? Pierwszym pikiem. Pierwszym pikiem. Akurat mam pierwszy pik w Dynasty Fantasy NBA, który ukradłem, bo byłem na 8 miejscu pod względem szans, więc zrobiłem takie małe Orlando Magic i teraz zastanawiam się, czy Doncic, czy Jaren Jackson Jr. Pewnie wezmę Jarena Jacksona Juniora. Nie bierz, bo zepsujesz go. Tak to jest. Ja też kiedyś miałem, jak kibicowałem jakiejś drużynie, wziąłem gościa, który przyszedł w drafcie, a później się spieprzył. Nie pamiętam, kto to był w tej chwili. Nie pamiętam właśnie, ale tak było, że chciałem bardzo, żeby gość się wybił, jeszcze trafił do drużyny, którą lubiłem, a skończyło się na tym, że ja przewaliłem fantasy, gość przewalił sobie sezon pierwszy chyba, czy coś. Nie wiem, czy to nie było z Benem Simonsem w jego debiutanckim sezonie. No, to może na Benie. Źle byś nie wyszedł na Benie w Dynastii. No, ale no, w dalszych sezonach tak, ale w pierwszym to nie zagrał nic. No cóż. No, rookie. No, zawsze możesz pogodzić wszystkich i wybrać Bagleya z pierwszym. Może Bagleya. Jest jakiś pomysł. Świtosław Michaliuk. Najlepszy rzucający za 3 w Lakers. Klay Thompson. Może. Po co im jacyś inni? Mają Swiatosława Michaliuka. Chociaż na dzisiaj jest wciąż drugim najlepszym Ukraińcem w historii Lakers. Bo pierwszym jest Slava Medvedenko. Kto jeszcze z Ukrainy grał w NBA? Jeszcze ktoś był? Pecherow. Aleksandrienko. Tak. A ten Aleksiej Pecherow to nie był Ukrainiec? Aleks Len, Jezus. Aleks Len jest wolnym agentem. A jak u porażku jest Dragan Bender w tej lidze letniej, to jest coś strasznie smutnego. No. Bo chyba dzisiaj znowu wczoraj miał znowu zero punktów. Tak. A to już jest jego trzecia liga letnia, tak mi się wydaje? Mhm. Trzecia. Znaczy, bo trzeci sezon, ale czy trzecia liga letnia, to nie wiem, bo jestem pewien, czy grał w pierwszej. No i tak skończyliśmy na tym Draganie Benderze. Tak. I tym optymistycznym w cudzysłowie akcentem kończymy na dzisiaj. Byli z wami Piotrek Zarychta, Krzysiek Uzdowski, Łukasz Woźny i Karol Milcarz. Do usłyszenia, ale wrócimy, bo ostatnio w październiku mówiłem do usłyszenia, ale jesteśmy, więc cierpliwości. Październik bliżej niż ostatnio, więc... Tak. Będziemy. No. To do usłyszenia.